druk 1155. Zmiana uchwały miasta Krakowa w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu lotynek dziecka. Pan Jan Zobor? Nie, pan. Pan Wielki, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, opinię pana dyrektora rządu, który zatrudnił to wysokości, muszę państwa opuścić. Chcę poinformować, że do druku nr 1155 nie wpłynęła żadna poprawka, nie ma to poprawki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, głosujemy odstąpienie od drugiego czytania. Głos za, głos przeciw, nie widzę. Głosujemy odstąpienie. Druk 1155. Głosujemy. Głosujemy. Szanowni państwo, głosujemy. Czy ktoś jest za, nie ma głosu? Zamykam głosowanie. Przejdę do wyniku. Głosów za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0. Jedna osoba nie chciała udziału w głosowaniu. Wniosek o odstąpienie został przyjęty. Proszę o wybór. Szanowni państwo, w związku z tym głosowaliśmy na odstąpienie drugiego czytania. Nie powiem, że nie było żadnych poprawek, nie było autopoprawki. Głosujemy druk 1155. Głos jest za lub przeciw. Bardzo proszę, głosujemy druk 1155. Nie wiem, on mi przeskakuje. To nie jest to, że się zagadnia, po prostu nie skontrolowała. Szanowni państwo, czy wszyscy oddaliśmy głos? Tak? Bardzo proszę uprzejmie o wynik głosowania. Tak, głosów za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0, udziału głosowania. Uchwała według druku 1155 została podjęta. Dziękuję.